Siema wszystkim, z tej strony Souli, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić 200 level. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie. Jeżeli was już załaduje, podchodzimy sobie po prostu do tego filaru, klikamy E i wpisujemy Souli. I pamiętajcie, że jeżeli to już zrobicie, musicie teraz poczekać 10 minut, w lewym górnym rogu będziecie mieli oczywiście timer. Jeżeli on się skończy, to po prostu możemy sobie zacząć wykonywać te glitche. I po prostu od razu mówię, że ten odcinek będzie dłuższy, z czego dostaniecie dużo, dużo większej ilości expa. Więc pierwsze co robimy, to idziemy sobie do tej budki dokładnie. I obok tej budki musimy zbudować się 18 razy do góry. Weźmy sobie boosta, żeby po prostu dojść tam szybciej. I musimy się zbudować 18 razy do góry. I teraz po prostu musimy dostać się do tego fotela. Jeżeli już tutaj jesteśmy, nad nami powinien być przycisk i musimy sobie go po prostu znaleźć. Jest w tym miejscu, więc klikamy sobie na niego E i za niego powinien się dostać już naprawdę duże, duże ilości. Więc po prostu możemy sobie teraz stąd pójść i wracamy się. Teraz musimy dostać się do tamtej ryby. Więc też sobie bierzemy boosta. I po prostu idziemy do niej. Teraz musimy się zbudować w prawo, czyli po prostu do tamtej kostki. Idziemy sobie do niej. I po prostu teraz musimy się zbudować dwa razy do góry rampę, jedną podłogę i iść sobie dokładnie po tym krańcu. I w tym miejscu będzie przycisk, więc klikamy sobie na niego. I od razu wracamy się w to samo miejsce, ponieważ jest tam także obok drugi przycisk. Dokładnie w tym miejscu będzie kolejny przycisk, więc sobie po prostu na niego klikamy. I za niego także dostaniemy expa. Więc teraz po prostu wchodzimy sobie na górę, dokładnie w to miejsce. I tutaj na statuetce będzie kolejny przycisk expa, więc musimy sobie po prostu na nią wejść. Teraz w tym miejscu gdzieś na górze powinien być przycisk, więc musicie go po prostu myszką znaleźć. O, jest dokładnie tutaj, więc klikamy sobie na niego także. I za niego też dostaniemy expa. Więc idziemy sobie dalej, schodzimy do dołu. Teraz musimy sobie podejść dokładnie do tej kostki w tym miejscu, więc idziemy sobie na nią. Skakujemy na nią i musimy na niej podskoczyć. Jeżeli już podskoczymy, idziemy sobie do pierwszych drzwi, które będą w tym miejscu. I teraz musimy sobie pójść w prawo i na samą górę. W tym miejscu jeszcze raz w prawo i tutaj będzie kulka, na którą musimy sobie wskoczyć i tutaj będzie przycisk, więc klikamy sobie na niego E. I teraz wracamy się, idziemy na sam dół. I musimy po prostu wejść na dach, więc wchodzimy sobie po prostu po kolei. I na drugą stronę. I dokładnie musimy skoczyć w to miejsce, więc skakujemy tutaj. I tu będzie przycisk, więc klikamy sobie na niego. Wracamy sobie i teraz znowu musimy udać się do budki. Tutaj budujemy trzy rampy do przodu. Trzy podłogi i trzy rampy. Jedną podłogę i w tym miejscu będzie przycisk, więc klikamy sobie go. I teraz musimy sobie skoczyć dokładnie tutaj. I tutaj klikamy E. Teraz idziemy sobie dokładnie w to samo miejsce, w którym byliśmy, ponieważ jest tam jeszcze jeden przycisk. I idziemy sobie dokładnie w tamto miejsce, przy tej zielonej postaci. Skakujemy tutaj i w tym miejscu będzie przycisk, więc klikamy sobie także na niego. Teraz musimy po prostu się odrodzić albo znaleźć wyjście. Wyjście jest w tamtym miejscu. I
I teraz pokażę wam ostatni przycisk, więc musimy się udać po prostu do ciastka. Ciastko będzie w tym miejscu, więc idziemy sobie do niego i po prostu musimy się tam zbudować. W tym miejscu będzie takie zielone, jakby po prostu to zielone, więc musimy sobie tutaj po prostu nad to podskoczyć i w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie na niego i teraz nas przeteleportuje powrotem. Jak widzicie, tutaj zaczynacie także dostawać expa i teraz pokażę wam ostatnie miejsce, w którym dostaniecie expa, więc idziemy sobie do tego iglo z powrotem, wchodzimy do portalu i w tym miejscu mamy basen, do którego wchodzimy. Tutaj będziecie mieli XP za awka, więc jak widzicie, dostajemy, klikamy sobie także przycisk. Za niego także powinniście dostać w miarę dużo expa i tutaj mamy figurkę, którą jeżeli weźmiemy sobie broń, będziemy do niej strzelać, także będziecie dostawać expa. Także dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Życzę wam miłego expienia i do następnego. Siemano.